Dzień dobry, witamy. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z panią Barbarą Marcinkowską. Basiu, wylot na Mistrzostwa Europy. Jak się czujesz mentalnie i fizycznie? Czuję się bardzo dobrze. Jestem, myślę, dobrze przygotowana. Mieliśmy dosyć krótki okres przygotowań, taki typowo z trenerami kadrowymi, przez trwające kwalifikacje. Ale myślę, że te dwa turnieje, na których byliśmy, plus te obozy dały rezultat, także czuję się dobrze przygotowana. No właśnie, dość może krótko, ale intensywnie trenowałyście. Dużo było wyjazdów zagranicznych, dużo było startów zagranicznych. Chociażby ten ostatni w Porto, złoty medal. To też jakby ugruntował twoją taką mocną pozycję, to, że jesteś w dobrej formie? Wydaje mi się, że tak. Teraz też przeszłam znowu do kategorii 70 zamiast 66, więc nie robię wagi. Myślę, że to też jest na plus, jeśli chodzi o formę. Będę trochę świeższa. Też tutaj jestem ciekawa, jaka będzie konkurencja, że tak powiem, w tej innej wadze. No, także czekam z niecierpliwością na losowanie. A propos wagi. To skakanie z wagą jest spowodowane, nie wiem, przyglądaniem się rywalkom, kogo może spotkać na Mistrzostwach Europy, czy po prostu szukasz tej optymalnej wagi dla siebie? Trochę szukam, też z racji tego, że to 6-6 było też wagą olimpijską, chciałam po prostu spróbować, no i też to było jeszcze taki moment przed, zanim Anetka wywalczyła te kwalifikacje, więc też jeszcze chciałam zobaczyć, się sprawdzić. No a teraz już po prostu też się trochę męczyłam do tego 6-6, więc teraz jeśli już jest Anetka, może tak powiem, bilet, no to mogę w spokoju sobie iść do tej swojej nieolimpijskiej wagi. I co, tutaj się czujesz odpowiednio, ok? W tej wadze no jest ta świeżość, jest ta radość z boksowania? Tak, no ja się czuję najlepiej, już właśnie szkoda, że usunęli to 69 kilo. To się tak zmienia, że za chwilę może być, także tak, także czekam trochę z niecierpliwością aż ten, bo to jest taka moja idealna waga, bym powiedziała. Czuję się w 75, się czuję znowu trochę za mała, do 66 trochę się męczy już z tą wagą, a 70 jest takie optymalne. No to wróćmy może do Porto, jak ci się walczyło tam, no złoty medal to chyba dobrze. Tak, dobrze mi się walczyło. No jeszcze nie było, brakowało tych startów od początku roku, właśnie przez te trwające kwalifikacje. Ten turniej pierwszy na Łotwie jeszcze był taki... Zapoznawczy? Tak, zapoznawczy, nie do końca byłam zadowolona z tych walk. Tam chyba srebrny medal, tak? Tak, tak, ale no całokształt, nawet te wygrane walki nie do końca mi się podobały. W Porto już czułam się o wiele lepiej. Myślę, że dałam właśnie dobre walki. No i to mnie tylko tak napędziło, że o, już jestem na dobrej drodze. A teraz już w ogóle robiłyśmy też sparingi przed wyjazdem i to wszystko wygląda naprawdę dobrze. Sparingi, czyli ten obóz, ostatnie zgrupowanie w Cetniewie. Tak, tak. Tam się chyba czujecie najlepiej, najczęściej tam bywacie i chyba tam czujecie się jak w domu. Tak, coś w tym jest. Mamy super tam warunki, fajną salę do trenowania, dwa ringi, także wszystko, co nam potrzeba jest. A przegląd troszkę, tak jak wspomniałaś wcześniej, zawodniczek na Mistrzostwach Europy w tej kategorii wagowej był? Właśnie nie. Nie wiem, kogo się spodziewać. Też nie wiem, które dziewczyny przyjadą. Z racji tego, że czy te, które się szykują na jakieś igrzyska, zostaną w tych wagach olimpijskich, czy przez to może, że są płatne, pójdą wyżej, niżej do jakichś nieolimpijskich. No tak, to troszkę się przetasowało po kwalifikacjach pierwszym turnieju, nie? Tak, więc nie wiem, czy wszystkie przyjadą, no bo tak naprawdę tutaj Szeremetka czy Elka też nie jadą na te Mistrzostwa Europy, bo się szykują na kolejne kwalifikacje, więc no jestem ciekawa, ile dziewczyn z jakich państw przyjedzie. Też jestem ciekawy, w takim razie będę trzymał mocno kciuki za ciebie, będę przyglądał się temu, co robisz na Mistrzostwach Europy i życzę wygranych i finału. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.